Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim fantastycznym gościem, niezwykłym gościem jest Barbara Cieszyńska. Cześć Basiu, witam Cię serdecznie. Cześć, witam. Basia jest w Łańcucie w tej chwili, ja jestem w Gdańsku. Podobno pogoda jest identyczna, czyli nieco kropi, więc musimy tutaj przeprowadzić ten wywiad, tę rozmowę bardzo szybko, ponieważ nie wiadomo co tam się zdarzy. Ja jestem we wnętrzu, ale Basia jest na zewnątrz. Basia jest absolwentką Akademii FotoOko. Zanim skończyła tę szkołę, to przeszła pewien proces. Basiu, opowiedz mi, jakie były Twoje początki fotografii? Jak doszło, że się spotkaliśmy? Swoją ukochaną, wymarzoną lustrzankę dostałam na moje naste urodziny 5 lat temu. No i wtedy zaczęła się moja przygoda z fotografią. Byłam takim typowym samoukiem. Dużo książek, wszystkie dostępne filmy, do jakich można było dotrzeć. No i oczywiście mnóstwo albumów, które oglądałam od zawsze. Od zawsze. To była taka moja fascynacja fotografią jako odbiorcy. I tak to się zaczęło. Po prostu chodziłam sobie, pstrykałam, aż trafiłam na kursy takie bezpłatne. To był jakiś tam właśnie warsztat organizowany przez pana Szymona Chrystyńczyka. I zapisałam się na 13-tygodniowy kurs, na którym omawiano nasze fotografie. Fascynująca sprawa, dlatego że nareszcie ktoś opowiada, co tam jest dobrego na tej fotografii, co tam jest złego na tej fotografii. Fantastyczna sprawa dla ludzi, którzy uczyli się do tej pory sami. I następnym już krokiem było wstąpienie do Akademii FotoOko i wyjazd na warsztaty. Opowiedz właśnie, jak doszło do powstania tych zdjęć, bo szczerze powiedziawszy, że bardzo mnie zaskoczyłaś nimi, pozytywnie zaskoczyłaś, wręcz to była, można powiedzieć, eksplozja, szczerze powiedziawszy. Patrząc po zdjęciach, które wcześniej wysyłałaś, nie spodziewałem się tego, więc opowiedz o tych zdjęciach, jak doszło do realizacji tych zdjęć. Pojechałam na warsztaty organizowane przez Akademię FotoOko w Bieszczady. Bieszczady znam, bo przecież to jest teren Podkarpacia, gdzie mieszkam. Natomiast bardzo chciałam połączyć właśnie te piękne krajobrazy bieszczadzkie z atmosferą, jaka jest zawsze na warsztatach fotograficznych. No i oczywiście z dużą dawką wiedzy. I to się fajnie udało. Poznałam wspaniałych ludzi, no i oczywiście prowadzącego, czyli samego twórcę Akademii FotoOko, pana Szymona. I właśnie tam, na tych warsztatach, trafiliśmy na wypał węgla drzewnego i tam powstały pierwsze zdjęcia do mojej pracy dyplomowej. Myślę, że ta cała atmosfera tej krążącej wiedzy fotograficznej obecnej przez te 5 dni, bo akurat nie 5 dnia trafiliśmy wypał, spowodowało, że coś tam się we mnie na tyle otworzyło, że te zdjęcia właśnie powstały takie fajne. Pewnie, że fajny. Potwierdzam. Basiu, powiedz, czy na tym się skończyła Twoja praca? Na tym się skończyły zdjęcia? Czy jak to się dalej potoczyło? Pan promotor jest na tyle wymagający, że musiałam pojechać jeszcze raz. Tak poważnie mówiąc, cały ten cykl nad moją pracą troszeczkę się zmieniał, jak i stosunek do mojej pracy, bo początkowo myślałam, że będzie to taka relacja z wypału, tego procesu technologicznego, no bo są to rzeczy, które nie są dostępne dla wszystkich, więc pomyślałam sobie, że w ten sposób przedstawię to na zdjęciach. Natomiast później, jak poznałam osobę, która tam pracuje na stałe pana Wojtka, to pomysł na tą pracę zrobił się zupełnie inny, że pokażemy ten ginący zawód węglarza, że pokażemy, że może jednak trzeba by było zawalczyć o te wypały, żeby zostały w Bieszczadach. Dlatego pojechałam jeszcze raz po portrety, po zdjęcia z panem Wojtkiem, czyli z tym węglarzem. Tak powstał cykl zdjęć o charakterze dokumentacyjnym, reportażowym, właśnie o głównym bohaterze, panu Wojtku, pracowniku na wypale węgla drzewnego. Basiu, powiedz, czego nauczyłaś się w Akademii? Bo nie będziemy tutaj opisywać, ponieważ praca składała się właśnie z dwóch, jeszcze może właśnie o tym wspomnieć.
praca składała się, tak, praca składała się z cyklu zdjęć i artykułu, dlatego że chciałam zaznaczyć to, w jaki sposób nasze wyobrażenia o ludziach Bieszczadów, tych takich dzikich Bieszczadów, prawda, różnią się od rzeczywistości. Ja opisuję w tym artykule, jakie wrażenie na mnie zrobił solar, który tam panowie na zwykłym takim drewnianym baraku mają, ich znajomość nowinek technicznych, no i w ogóle cała osobowość pana Wojtka. Dlatego to się składa, ta moja praca składa się z dwóch części, czyli jest to artykuł, no i seria zdjęć do tego. Zachęcamy po prostu do lektury i do obejrzenia zdjęć. Natomiast chciałbym Cię jeszcze, Basia, zapytać o to, co dała Ci najbardziej ta szkoła. Tak jak wspomniałam, ja byłam typowym samoukiem i zarówno wiedzę, jaką dostałam już od podstaw fotograficzną, jak i właśnie uczestnictwo w zajęciach online spowodowało, że ta moja wiedza po prostu się to wszystko scaliło. Tak jak kiedyś powiedziałam, to były takie rozsypane puzzle i troszeczkę elementów tam brakowało, ale brakowało przede wszystkim tego scalenia. I to przede wszystkim dała mi Akademia. Ta wiedza mi się, tak wszystko to poukładało mi się na odpowiednich półeczkach, w odpowiednich szufladkach. I dzisiaj jest ten dzień, w którym w sposób zdalny wręczam Ci ten dyplom, który jest zwieńczeniem Twojej fantastycznej pracy dyplomowej. Fantastycznej pracy. Duma mnie rozpiera. Także Basiu, jeżeli możesz, pokaż ten dyplom do kamery. Jest to tylko papier, ale myślę, że warto by było na niego pracować, prawda? Oczywiście. Tak więc Basiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, bo Twoja praca jest dla mnie jakby spełnieniem mojej misji, którą sobie obrałem, a mianowicie, żeby zmieniać świat na lepsze poprzez dobre zdjęcia. A w Twoim przypadku również przez ciekawą historię i również czasem zdarza się właśnie, że ta historia przeradza się w pewną misję, którą ma fotograf do zrobienia. Czyli na przykład pokazania czegoś, co już zanika. Tak, na pewno ta misja, jaka jest w fotografii, to jest rzecz bardzo ważna. Wiadomo, że są przeróżne dziedziny fotografii, ale mówimy w tej chwili o reportażu, więc na pewno jest to fotografia, która ma misję do spełnienia. A ja ze swojej strony chciałam podziękować, szczególnie właśnie, tak sobie będziemy teraz słodzić, szczególnie właśnie Tobie, bo ten pobyt na warsztatach i bardzo, bardzo Państwa serdecznie namawiam do tego, żeby korzystać z takich wyjazdów, dlatego że nie jest to parę godzin, nie jest to jakaś tam chwila spędzona na jednodniowym warsztacie. Takie wyjazdy kilkudniowe przynoszą niesamowite efekty, co zresztą widać na mojej pracy, jestem nieskromna w tej chwili, ale jestem przekonana, że ta praca nie powstałaby, gdyby nie mój wyjazd na warsztaty i tam przepracowane, bo tak to trzeba nazwać, porządnie przepracowane 5 dni. Serdecznie dziękuję za cały pobyt w Akademii, wszystkim panom wykładowcom, no i przede wszystkim Tobie, Szymon, za stworzenie takiej możliwości. Słuchajcie, to jest niesamowita sprawa. Robisz sobie kanapki, gorącą kawę, kubek gorącej kawy, siadasz wygodnie przed komputerem i jesteś na zajęciach. Podobnie później wieczorem, kiedy są te prace domowe omawiane, prawda? Zresztą sam pomysł zadania pracy, kiedy człowiek chodzi i w głowie ma tą myśl, że powinien zrobić takie zdjęcie, konkretne takie zdjęcie i szuka tego, prawda? Czyli to myślenie fotograficzne jakoś się rozbudza w człowieku. To też jest bardzo fajne, ale mówię, siadasz przed komputerem w ciepłym dresie z kawką, a pan prowadzący omawia zdjęcia. No, super rzecz, super fajna sprawa. Także dziękujemy za to, że po prostu jest taka możliwość stworzona i tak można się uczyć fotografii. Basiu, twój cykl, mam nadzieję, że to jest dopiero początek. Pokazałaś, że tkwi w tobie ogromny potencjał i robisz fantastyczne zdjęcia.
i że to jest dopiero początek twojej drogi. Jaką tę drogę sobie obierzesz, to już zostawiam to oczywiście tobie. Natomiast możesz robić bardzo dobre zdjęcia, które mogą zaistnieć, mogą po prostu przenosić góry. Tak więc dziękuję ci za ten cały rok, a nawet dłużej, za spotkanie bezpośrednie na warsztatach. No i życzę dobrego światła, także dziękuję bardzo. Ja również życzę dobrego światła i cierpliwości, i wytrwałości, bo robisz fajne rzeczy i niech tak będzie. Dziękuję. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, cześć. Cześć.